Piec na ekogroszek z wkładem na drewno. O, to może wam pokażę. Teraz. No teraz jak pootwieram cugi, to dostanie to wszystko. Normalnie to drewno się nie pali, nie? Jak widzieliście, jak otwierałem, to dym poleciał. Był ogień zaduszony, właśnie o to chodzi. Teraz to jest po prostu wysoka temperatura, dlatego to drewno błyskawicznie będzie szło w, no będzie się po prostu, mi się raz, dwa spali, a ono po prostu ma służyć jako katalizator. Tutaj jest podajnik czynny teraz. Akurat w tym momencie się nie włączy, no muszę to zamknąć. Bo właśnie cały myk polega, żeby to nie dostało fałszywego, znaczy fałszywego, za dużej ilości powietrza, nie? Bo wówczas się stanie właśnie nie tak jak potrzeba. O. Tu macie górę. Włączę tutaj lampę. No teraz dym się wzmożył, bo rozpaliło się drewno, ale normalnie tutaj jak jest ten proces, że tak powiem, przy zamkniętych cugach, czyli tylko jedyny cug, gdzie wlatuje, to jest wszystko ciepło, przed chwilą te blachy wciągnę. O, to jest tylko tutaj, gdzie wlatuje wentylatorem, czy turbiną, że tak powiem, turbinką dmuchawą, o, mówiąc wprost, dmuchawą. I tylko tamtędy powietrze wlatuje. O, co wam muszę pokazać, że wbrew pozorom aż tak jakoś się wielce nie smoli. On już tak mniej więcej pracuje w tym trybie ponad miesiąc. No, miesiąc tak gdzieś będzie, no. No i wbrew pozorom właśnie nie ma tego pyłu węglowego tyle, nie? Normalnie co miesiąc, jak nie było tego wkładu z drewnem, to tutaj ta góra była zawsze totalnie zasyfiona, oblepiona tym pyłem węglowym, nie? Tu owszem, taki zgorzel się robi trochę od drewna, siłą rzeczy, ta smoła po prostu z drewna, ale nie jest tego dużo i ona się bardziej robi w tych... z tej strefie bliżej drzwi, gdzie, o, nawet widzicie, nie? Tu jest, normalnie wisi klapa. Tu za klapą bardziej się, jak gdyby jest wypalone, nie? Taki bardziej ten, a tu z drugiej strony klapy, od strony drzwiczek jest chłodniej i ta smoła lepiej się wytrąca, lepiej. No po prostu jej tu bardziej się gromadzi, nie? Ale akurat tutaj mi to nie przeszkadza, bo to się bardziej uszczelnia, że tak powiem, te pierwsze, tą pierwszą klapę, nie? No, dla przykładu. Tą klapę założę. Ja przed chwilą ściągłem, jest ciepło, ale może mi się tyle uda. O, jak widzicie, tutaj przychodzi ta klapa. No i tak jak widać dokładnie, nawet tak jak ona wisi, taki zostawia ślad. Nie? Wbrew pozorom tego dymu, jak normalnie jest, jak się tak nie otwiera tych cugów, to tego dymu aż się tyle nie wytrąca, bo bardziej ten jest kontrolowalny dopływ powietrza, a wtedy nie dochodzi do takiego rozpalenia się tego drewna, jak tu przed chwilą widzieliście. Może teraz mi się uda pokazać. O, jeszcze jest ogień dużo, ale widzicie, jak tylko otworzę drzwi, to od razu się rozpala, nie? A tu właśnie chodzi o to, że to by się bardziej tak ma zgazowywać i tylko tak tlić to drewno, aniżeli taki ma iść ogień. Ja myślałem jeszcze potem, ale to by ten piec musiał być jeszcze ciut wyższy, żeby jeszcze nad tym drewnem, żeby ten dym wykorzystać i spalać. To by musiał być, bo teraz w sumie się odbywa zgazowywanie drewna. To jest dosłownie zgazowywanie drewna. I wyżej nad tym drewnem, nad zgazowywaniem tego drewna musiał być jeszcze drugi palnik, czyli pierwszy palnik węglowy, drugi palnik drewny
I trzeci palnik taki właśnie, gdzie by wcześniej nagrzane rury z gorącym powietrzem, które musiałyby przechodzić właśnie co najmniej przez ten palnik z drewnem, ale musiałyby od samego początku gdzieś już się podgrzewać przy tym palniku węglowym, ale powietrze zasycać z zewnątrz i to powietrze musiałoby na tyle wyżej być dostarczane, żeby nie wchodziło w reakcję tutaj z drewnem niżej, nie? No ale to już bym się tu nie pomieścił, bo to jest mimo wszystko konstrukcja. To już i tak, co przerobiłem, no to już nie przewidywał tego producent na pewno. A więc musiałby być ten piec jeszcze ciut wyższy, żeby jeszcze jeden element właśnie taki, powiedzmy, to drewno to jest katalizator 1, a to by był katalizator 2, nie? A więc taki podwójny katalizator do palania tego pyłu węglowego. No i dół widzieliście. Otworzę jeszcze raz. Tutaj, no niestety, jest zawsze ten moment, jak się otwiera, bo się zgazowywuje drewno, ale potem już zaskoczyło, słyszę, że się zaczyna palić. W każdym razie tak to działa. Może tak pokażę. Tak to działa. W takiej odległości jest palnik węglowy od palnika drzewnego, że tak powiem. No i powiem Wam szczerze, dużo mniejsze zużycie jest po prostu węgla tego ekogroszku. No trzeba faktycznie trochę dorzucać też tego drewna, ale on tu bardziej odgrywa rolę takiego katalizatora. Czyli do palania tego pyłu węglowego i tak dalej, i tak dalej. A tu jest taki myk, że wyłączę może to światło. A tu jest taki myk, jak nie wiem, teraz widać te termometry, temperatury. O, tu jest taki myk, że dostać trochę ten dym, bo się nadymiło. W momencie, kiedy się rozpala palnik w trybie automatycznym, on potem wyżej rozpala to drewno. I tutaj jest ustawiony temperatura kotła dość nisko, na 53 stopnie. No ale na dworze jest tylko 0 stopni, nie jest jakiś mróz. I wówczas, jak już rozpali się palnik, nagrzeje to drewno też się zaczyna tak gdyby wyżarzać, to wtedy jeszcze ta temperatura długo, długo rośnie, od tego tam 53, aż tak jak tu widzicie do 64, nawet czasami do 70. I potem jak ten ogień się wydusi, to pomału, pomału spada, nie? W każdym razie palnik węglowy włącza się o wiele rzadziej, nie? Ponadto właśnie to drewno w tej środkowej komorze wychwytuje ten pył węglowy z tego palnika węglowego. No i jeszcze pewnie temperatura, no tak, jeszcze idzie do góry, a to dlatego, że otworzyłem cugi i od razu zaskoczyło to drewno, zaczęło się palić, bo normalnie jak samym drewnem palę, to też tutaj dopija spokojnie do 75 stopni czy ileś. No tutaj akurat na tym mieszaczu mam skorygowane, bo nie chcę takiej wysokiej temperatury na instalacji. Tu mam, jak widzicie, tylko na mieszaczu dwójkę, a temperatura na sieci jest 40 stopni, nie? A więc tak po prostu mi styka, nie? Bo to jest naprawdę 0 stopni, to tam nie potrzeba więcej i tak mam ciepło, naprawdę ciepło jest w domu, nie? A tu widzicie, że temperatura rośnie. No dostało powietrza i się wzniecił ogień, nie? No, tak jak widzieliście na załączonym obrazku i teraz musi się znowu to wydusić, wygasić, wytłumić, nie? Jeszcze fajna sprawa, mówię, aby był taki tu dopalacz tego dymu. Ale jak nie dostaje to fałszywego powietrza, to tego dymu się tyle tutaj nie generuje w rzeczywistości, bo to drewno tak się szybko wtedy nie zajmuje, bo no, z braku dostępu tlenu ono się gazuje i tak się pomału żarzy, ale nie tak ten. Tylko z drugiej strony do atmosfery by mniej szło tlenku, węgla i tak dalej, jakby właśnie był taki dodatkowy dopalacz, nie? Ale już mówię, tutaj konstrukcja pieca mi na to nie pozwala, bo to by musiał być jeszcze o taki, przynajmniej powinien być o jeszcze taki jeden segment wyżej tutaj, nie? I wtedy jak tutaj wrzucam drewno, to tutaj wyżej cały taki mechanizm, taki
urządzenie, taki przyrząd, który by właśnie tam to, te rury z gorącym powietrzem byłyby, to powietrze byłoby pobierane gdzieś na dole, na zewnątrz. Musiałoby być mocno podgrzewane przez te tam dwie komory, czyli komorę węgla, komorę drewna, i wtedy tutaj to gorące powietrze z tym dymem zespół w zespół powinno się wtedy palić, dopalać. No i wtedy tak, i wtedy faktycznie byłoby moim zdaniem mega oszczędnie, nie? A w ogóle tak się zastanawiam, że ja jestem frezer, tokarz, CNC. Czasami się zastanawiam, że chyba powinienem gdzieś poszukać roboty na konstruowanie pieców, bo no bo aż zadziwiające, to są proste konstrukcje, a nie wiem dlaczego takie tam jakiś zwykły taki sobie frezer, tokarz musi takie usprawnienia robić, żeby nie wiem, żeby pokazać, że się da, czy co, ja nie wiem. Czasami nie rozumiem, dlaczego aż takie to wszystko jest prymitywne i ograniczone. No w każdym razie to właśnie chciałem wam pokazać, jak działa zespół w zespół palnik węglowy z palnikiem drzewnym. Węgiel się załącza tutaj, jak widzicie, dużo rzadziej. O, i teraz on długo będzie trzymał tą temperaturę. No tu owszem, jakbym mu na mieszaczu zrobił tam na wyżej, nie na 2, tylko na 3 albo 4, żeby po prostu tu automatycznie w instalacji by się temperatura zrobiła 50 stopni czy więcej, no ale to wtedy kocioł mam w domu, nie? Gorąco mam po prostu. Też nie chcę takiej sauny, bo to jest po prostu niezdrowo, nie? Z 22-3 stopnie w domu, to po co mi cieplej? No i tak to właśnie wygląda. I właśnie w związku z tego typu połączeniem, przynajmniej na ten moment, tych dwóch jak gdyby segmentów, to zużycie tego węgla jest o wiele mniejsze. Uchylę tylko się na chwilę, zobaczę, jeszcze będzie dymić. Ale już mniej. Już widzicie, jest mniej tego dymu, nie? Już się to drewno wydusiło trochę i już tak nie dymi. Wcześniej jak to otwierałem, to była zadyma jak cholera, nie? A teraz widać, że tutaj już, no to najlepiej widzicie, nie? Że nawet nie wiadomo, czy ta trzecia komora jakby tu była z tym dopalaniem, czy to by miało do końca zastosowanie. Nie wiem, to by wyszło w praniu, nie? Moim zdaniem jednak może i by miało taki sens. Jakby te tlenki węgla były po prostu dopalane już tylko na dwutlenek węgla. No ale to znowu się kłania, że za duży pion ogólnie tej przestrzeni ciepła i to by wtedy może źle było to odbierane do płaszczu wodnego. To, no, to się już kłaniają tutaj takie tam prawa fizyki różniste. No dobra, to by było wszystko. To była ta część trzecia do pieca na ekogroszek z dołączeniem tego palnika, czyli palenie się zespół dwóch naraz jednocześnie, palnika węglowego i palnika drzewnego. Trochę się tu ufajdałem, no ale to niestety z takimi rzeczami trzeba się liczyć. I to by było wszystko, to chciałem wam pokazać. No na razie, cześć.